Cześć, tu Magda z Fabryki Mebli Stolkar. Dziś poruszę ważny temat. Opowiem Wam o frontach kuchennych. Każdy z Was posiada kuchnię i choć pytanie, jakie fronty do kuchni wybrać, może wydawać się banalne, odpowiedź wcale nie jest taka oczywista. Wybór frontów zależy nie tylko od względów estetycznych, ale także od oczekiwań co do funkcjonalności i trwałości mebli. Dlatego dzisiaj opowiem Wam, jakie rozwiązania polecam i pokażę przykłady takich rozwiązań. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy od frontów wykonanych z MDF-u lakierowanego. Jest to jedno z najbardziej popularnych rozwiązań. I ja też je bardzo polecam. Dlaczego? Fronty lakierowane są odporne na uszkodzenia mechaniczne i wysokie temperatury. Dlatego świetnie sprawdzają się w kuchni. Kolejnym plusem takich frontów jest to, że jest to materiał niezwykle plastyczny. Możemy frezować na nim różne wzory. W naszej ofercie znajdziecie 9 frontów frezowanych lakierowanych. Płyta MDF jest poddawana obróbce w naszej fabryce, a następnie lakierowana w wybranym przez Was kolorze. Lakier może być matowy lub w połysku. Zależnie od wybranego rozwiązania, polakierowana powierzchnia mebli nadaje wnętrzu określony charakter i wpływa na optyczny odbiór takiej przestrzeni. Na przykład duże, jednobarwne płaszczyzny zabudowy na wymiar, wykończone lakierem z pełnym połyskiem, wizualnie powiększają pomieszczenie. Matowe fronty sprawiają natomiast, że wnętrze odbieramy zazwyczaj jako trochę bardziej przytulne, cieplejsze. Drugi rodzaj frontów, które polecam, to fronty foliowane. Wykonane z płyty MDF, pokryte okleiną meblową z folii PCV. Dostępne w wielu kolorach i wzorach, które zazwyczaj pozwalają dopasować dany front do wystroju wnętrza. Meble foliowane są trwałe i odporne na działanie promieni słonecznych, jednak znacznie gorzej radzą sobie z problemem wilgoci, więc do łazienki czy innych pomieszczeń, gdzie często pojawia się wilgoć, warto wybrać fronty meblowe lakierowane. Bardzo ważne jest również to, że są one odporne na zniszczenia mechaniczne. Trzeba przyznać, że jeśli uderzymy w taki front talerzem, to będzie bardzo trudno zarysować jego powierzchnię. Kolejnym plusem frontów foliowanych jest cena. Jest ona znacznie niższa niż na przykład frontów polakierowanych. I trzecim rozwiązaniem, które bardzo polecam, są fronty lakierowane luxe, wykonane z płyty MDF, polakierowane powłoką suszoną z wykorzystaniem promieniowania UV. Wybierając fronty lakierowane luxe, musimy jeszcze zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Posiadają one od wewnętrznej strony przeciwprężną powłokę, poza tym mamy tu do wyboru krawędź jedno- i dwukolorową. Płyty te mogą mieć szerokie zastosowanie. Doskonale sprawdzą się jako fronty mebli kuchennych, łazienkowych, szaf, a także jako wykończenie ścian czy sufitu. Wybierając fronty z płyty luxe, warto zwrócić uwagę na występującą od wewnątrz powłokę przeciwprężną, a także na dwa rodzaje krawędzi. I to właśnie są trzy rozwiązania, które polecam. A Wy jaki rodzaj frontów wybralibyście do swojej kuchni? Koniecznie dajcie znać w komentarzu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.